Dzień dobry Państwu, radny Roman Sarnowski, radny niezależny. No, po tamtym reportażu naszym dotyczącym lasu i zbiorników retencyjnych, kolejna sprawa, która poruszyła tutaj lokalną społeczność, mieszkańców, zwrócili na to uwagę i rzeczywiście ja najpierw jak to usłyszałem, to nie dowierzałem, ale to jest jednak fakt dokonany. Ta inwestycja, która tutaj za nami jest, właściwie na której stoimy, czyli ulica Piłata, łącznik między ulicą Toruńską a Kwiatową, oddany, inwestycja rozliczona tak naprawdę na przełomie 2023-2024, huczne otwarcie tej inwestycji, a tu za naszymi plecami dzieją się rzeczy nieprawdopodobne. Otóż to, co było na moich oczach malowane chyba bodajże w miesiącu maju, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, teraz tam jest wykonany wykop. Wykop pod pociągnięcie rury centralnego ogrzewania, to się dowiedziałem dzisiaj tutaj od pracowników. Co ciekawe, jak się zainteresowałem tą sprawą, zresztą do dnia dzisiejszego nie mamy tu żadnej tablicy informacyjnej o tym, że to jest plac budowy i tak naprawdę powinniśmy powiadomić chyba Straż Miejską i służby, żeby się dowiedziały, co tutaj się dzieje, no bo takie wykopy, jak tam są prowadzone na głębokości, jest kładziona rura centralnego ogrzewania. To też dzisiaj powziąłem tą informację przed chwilą, że to jest rura, która tutaj ci panowie tak powiedzieli, będzie biegła, bo zapytałem, będzie biegła przez całą Starówkę, gdzieś tam między blokami, mówią, że to dalej ta inwestycja będzie realizowana i to też daje jakieś nowe światło, o czym wspomniał jeden z internautów, że może to jest nitka, która dąży do apartamentowca, który stoi nad Wisłą, bo tam też widzimy rury, które leżą na ulicy Rybackiej i teraz pytanie, czy taki los też spotka ulicę Rybacką niedawno oddaną, że tam będzie ktoś kopał, jeżeli to jest prawda, co tutaj rzeczywiście może brać ujrzało światło dzienne, czyli ta budowa. Jak widzą Państwo za mną tablica, było to dofinansowane z rządowego projektu rozbudowy dróg lokalnych bodajże w kwocie 2 milionów, cała inwestycja 4 miliony i niespełna miesiąc, półtora miesiąca po oddaniu tej ulicy, po otwarciu, ktoś pozwala sobie na wykopki. Pytanie teraz, co z gwarancją, co z tym całym procesem inwestycyjnym? Przecież jeżeli było dofinansowanie, to jednym z punktów ubiegania się nie wiem, nawet o tą inwestycję, o te prace budowlane, było zapewnienie gwarancji. Z tego, co się orientowałem już w Grudziądzu, to średni czas gwarancji na takie budowle, na takie inwestycje jak ta jest 5 lat. To teraz kto przejmie gwarancję? Bo tu jest kopane przez nieznaną na razie firmę. Myślę, że to inwestuje OPEC, spółka miejska. To czy miasto przejmie tą gwarancję nad tą drogą? Czy tak można w ogóle zrobić? To są pytania otwarte. Ja tutaj, jako że ja jestem radnym niezależnym, działam sam, apeluję do radnych wszystkich klubów, które są zorganizowane w naszej Radzie Miasta, żeby też podjęły ten temat, złożyły interpelacje, zapytania, żeby się zapytały, jak są te środki publiczne tutaj, bo to gołym okiem widać, że to zostało coś zmarnowane, no bo jeżeli raz ktoś pomalował i teraz drugi raz będzie malował miejsca parkingowe, to ktoś poniósł koszt ewidentnie. Czy na poziomie planowania, bo ja w pierwszej chwili myślałem, że ten budynek będzie przyłączany tutaj po lewej stronie, to jest Toruńska 21, że on będzie przyłączany do magistrali tej ciepłowniczej, ale tu się dowiaduję, że on już jest przyłączony, a ta magistrala, która się ciągnie, którą teraz tutaj wykonują panowie, tutaj widzimy po prawej stronie bardzo dużo materiału zgromadzone, także najprawdopodobniej polega to na rzeczy, to co oni mówili, że ta magistrala gdzieś tam dalej będzie prowadzona. Teraz pytanie zasadnicze, tutaj ma być osiedle centralne, czy tu już jest pociągnięta magistrala, gdzieś jakieś wyjścia, czy zostały przeprowadzone jakieś badania, plany, jaka moc będzie potrzebna i czy te rury tutaj są, czy znowu za 2-3 lata, jak ruszy inwestycja tego osiedla centralnego, realizowana przez kolejną spółkę miejską MPGN, gdzie można to było na wizualizacjach zobaczyć, czy tutaj rzeczywiście jest ta magistrala ciepłownicza też położona. Jest wiele takich pytań, no ja z niedowierzaniem patrzę na to przez pryzmat publicznie wydanych środków, czy tak można, czy tak powinno być, żeby na poziomie planowania nie wiedzieć, niedawno oddawana droga, bo żeby ona miała 10, 15 lat, 20, ale ona nie ma roku i już tutaj jest rozgrzebana, od nowa kopane, wiadomo, że jak coś się robi, to potem już nie ma tych walorów i
funkcjonalnych i estetycznych można sobie pojechać do Rudnika i zobaczyć, jak wygląda ulica Południowa po tym przekopaniu przez spółkę Energę. No to nie jest ten stan, który był poprzednio. I to boli, ja się nie dziwię mieszkańcom, że interweniują, że proszą reakcję, ale tak jak mówiłem, jestem sam i apeluję do wszystkich radnych, wszystkich klubów, żeby po prostu przyjrzeli się tej sprawie, co niektórzy zasiadali w radach nadzorczych, czy to w spółce Opet, czy gdzieś indziej, czy są związani ze spółką Opet. Ja bym prosił, żeby naprawdę uruchomili swoje kanały i po prostu doszli prawdy, na jakim etapie zostało to, można by rzec kolokwialnie, zaprzepaszczone, i teraz jesteśmy świadkami tego, co tu się dzieje, że ta inwestycja, na którą publicznych pieniędzy wydano około 4 miliony, jest teraz niszczona i po prostu wygląda to, jak wygląda. Ja złożę zapytanie może do pana prezydenta, no też się uczę wszystkiego, no taka jest prawda. Wczoraj składałem wniosek, też mi to trochę zajęło, wczoraj niedziela była, ale złożyłem wniosek do komisji budżetowej, także napiszę zapytanie do pana prezydenta, kto za ten stan rzeczy odpowiada, co z gwarancją, kto przejmie te zobowiązania, jak ktoś przejmie, to kto podjął decyzję, czy inwestor, czyli ci, którzy dotowali tą inwestycję, te 2 miliony, o tych tutaj ruchach zostali powiadomieni, czy firma, która to buduje, zabezpieczy właściwie plac budowy i będą odpowiednie tablice. No jest wiele pytań, które no, będę musiał się posiłkować jakimiś biegłymi w tej sprawie. Mam paru znajomych, którzy na tym budowlance się znają, na tych procesach inwestycyjnych, i po prostu się zapytam, ale tutaj też główna rola to jest też prośba do wszystkich radnych, do wszystkich klubów, pomimo tego okresu wakacyjnego, żeby to po prostu też swoimi kanałami zadziałali.